Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoło z tej strony, kłaniam się, zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną dawkę szachowych emocji w postaci pięknej, a zarazem pouczającej partii z roku 2022, w której zagrało ze sobą dwóch szachowych arcymistrzów, takich jak Magnus Carlsen oraz Alexander Neumann. Magnusa Carlsberga zapewne nikomu przedstawiać nie trzeba, absolutny numer jeden, jeśli chodzi o światowe rankingi FIDE, mistrz świata od lat wielu, moi drodzy. Natomiast jego rywalem jest niemiecki szachista, również arcymistrz od bodajże 2005 roku, który legitymuje się rankingiem około 2500 z hakiem. Ponoć jego zatrzymuje policja za złe parkowanie bądź też przekroczenie prędkości. To mówi, że ma 2500, pokazuje legitymację i puszczają go wolno. Różnica rankingowa między zawodnikami wynosi około 200, może 300 oczek. Tak to wygląda na papierze. Jak to wygląda, jeśli chodzi o siłę gry, moi drodzy, na szachownicy? Zaraz się przekonacie. Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoni, jedziemy. E4 ze strony Carlsena, mamy E5, skoczek F3, skoczek C6, D4. Magnus Carlsen atakuje centrum, ruchem D4. Jest to partia szkocka, znana i lubiana przez wszelkiej maści grajków, moi drodzy, sam lubię tę linię. Najlepszą odpowiedzią jest po prostu bicie na D4 i to tyle. W tym momencie można odbić bezpośrednio, co tak naprawdę było w partii, no ale nie hetmanem. No umówmy się. Ja preferuję tutaj linię z goniec C4, moi drodzy. Gambit szkocki, zostawiam tego pionka na deser, już wyprowadzam armaty przeciwko F7. I często łapię rywali na czymś takim, goniec C5, C3, on bije, ja tutaj saknięcie robię na F7. W momencie, kiedy król przyjmuje, a często przyjmuje, to hetman D5 i mamy widełki, odbijam figurę, moi drodzy, z rekompensatą. To są linie. Ogólnie po tym goniec C4 często też dostaniecie skoczek F6, moi drodzy. I tutaj pchnięcie to od razu kontratak D5. Kumaci gracze tak grają i tak to normalnie wygląda. Mniej więcej coś takiego. I bicie nie jest dobre w tym momencie na F6, bo on wtedy bije na C4. Nawet jak zabijemy na G6, to on odbija gońca, ma dwa pionki w grze i wyprowadzoną figurę na diagonali, więc teraz najlepsze, co można zrobić, to podwiązać. On się oczywiście w tym momencie, moi drodzy, znaczy nie odwiązuje, tylko poprawia skoczka, który wisi na E4. Wybijamy, jest podwójny atak na jednokrotnie bronioną figurę, on goniec na D7. No tak szybciutko przez to przebrniemy i tutaj roszadka. On ma parę gońców, gorszą strukturę, chociaż ma półotwartą linię. My mamy centralnego pionka i zroszowanego króla już. Chociaż tak na dobrą sprawę nie jest powiedziane, że stoimy tu lepiej. Jeżeli chcecie się w to bawić i grać goniec C4, musicie to znać. To jest mus. To jest amen w pacierzu. Kurde lebel. No dobrze. Skoczek D4 jedna. Po prostu partia szkocka. Skoczek F6 i w tym momencie Carlsen idzie w linię zwaną wariantem wymiennym w partii szkockiej. Wybija na C6. Odbicie oczywiście nie zderzy, żeby nie deroszować króla. Chociaż czy to by było aż takie złe? Być może. Bicie oczywiście do centrum. Mamy BC i teraz E5. Nie ma obrońcy centralnego pola, więc przeganiamy skoczka. Skoczek, moi drodzy, może odejść na D5, ale tutaj jest lepszy ruch. Hetman E7. Związanie pionka, jak widzicie. No i tak naprawdę nie ma możliwości zabicia. Hetman E2. Ponawiamy groźbę. Skok wisi. Skoczek w tym momencie na D5. Skoczek, moi drodzy, D2. Być może zechce przyjść na F3. Ale teraz skoczek F4. Korzysta z faktu, że goniec nie patrzy. Hetman podwisa. Hetman jeszcze raz, do góry jedno pięterko, hetman E3, skoczek D5 z tempem, hetman E4. Hetman wykonał kilka ciekawych ruchów, zwróćcie uwagę na to, że dotarł aż na E4. No to F6, jest podwójny atak na jednokrotnie bronionego pionczewskiego. No ale pierwsze rzeczy najpierw, jak to mówi Carlsen, moi drodzy, i C4, wisi skoczek. Skoczek B4 i w tym momencie chcielibyśmy wygonić skoczka, tylko problem jest taki, że po zabiciu tutaj jest związanko, i może być problem z widełem. Więc tutaj Carlsen gra nieprawdopodobnie silny ruch. Co byście zagrali w tym momencie? W tym momencie król D1 schodzi z niebezpiecznej linii, a tym samym kontroluje już pole C2. Zderoszował się na własne życzenie. Hetman, moi drodzy, bije i w tym momencie A3. Wtrącony atak. No tak, tylko pierwsze rzeczy, tak jak mówię, najpierw, więc hetman wybija, moi drodzy, na E4, skoczek wybija na E4, ale groźba jest ponowiona. Skok musi odejść i nie czuje się zbyt dobrze, bo te wszystkie pola, na które chciałby tutaj się udać, no nie wchodzą w grę. Więc musi iść na bandę. Skoczek A6 i B4. Ależ Carlsen podwijał. No, grabi przestrzeń niesamowicie, zachowując lepszą strukturę pionową. Tutaj Stockfish się chwalił, że od razu skoczek B8 był dobry. Po goniec F4, jakieś D6, żeby przerwać komunikację gońca tutaj z pionkiem na C7. Może jakieś G3, co tam gwiżdżesz na mnie? Goniec C6, skoczek C3 w tym miejscu i prawdopodobnie po król F7 próbowalibyśmy nadgryzać teraz. O, tutaj. Może finalnie jakoś wrzucić gońca, nawet oddać tutaj, na przestrzał, nie? Ale to rzekomo było ciut lepsze dla czarnych niż C5, które poszło w partii, bo to tak naprawdę prowokuje B5. No i skoczek musi się udać na B8, wydawałoby się.
No niekoniecznie, bo można wyprowadzić gońca na B7. Jeśli cap, to cap. Goniec rozegrany pięknie, a ten pion jest tutaj brzydki. Jeden i drugi, i na 3, i na 6. No dlatego też Carlsen w tym momencie mówi, dobra, moja figura nie gra, to już gra, a twój skoczek wisi i już tutaj nic nie masz. No to teraz skoczek B8. No nie stoi to zbyt dobrze, powiedzmy sobie szczerze. Nie stoi to zbyt dobrze. Figury ustawiają się już do kolejnej partii, moi drodzy. Wieża 1. Aha. Król F7 oczywiście, po to była zrobiona też furtka, moi drodzy. No i tutaj skoczek, moi drodzy, C3. Goniec D6. Powolutku czarne się rozgrywają. No i teraz, moi drodzy, Carlsen gra bardzo dobry ruch. Zwrócił uwagę na fakt, że król jest na F7. Może by tak pootwierać linię F. Może też linię G. Może warto by było tu coś oddać. Jakiegoś pionka, może dwa. Żeby mieć po prostu rekompensatę. Żeby mieć gdzie atakować. Żeby mieć otwarte linie i wszelkie szanse dopaść króla. Kurczaki. I zagrał F4. Oddając pionka na G2. No to czarny się ucieszył i wybił na G2, moi drodzy. Dlaczego miałby tego piona tak naprawdę nie przyjąć? I w tym momencie król C2. Plan jest taki, żeby przyjść gońcem na B2, oddać kolejnego pionka i mieć w rekompensacie, moi drodzy, aktywność. Wieża E z tempem, wieża F z tempem na gońca. O, tutaj mam na myśli oczywiście. Ależ sobie to wymyślił. W tym momencie poszło, moi drodzy, G6, żeby tutaj przymknąć troszeczkę diagonale. Nie wiem, czemu te strzałki czasami wchodzą, czasem nie, drażni mnie to. Goniec B2. Ależ gońce. Tylko to drugi czy trzeci już pion, moi drodzy. Jak to wygląda w pionach? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurde, lebele, to trzeci pion leci, moi drodzy, na F4. Trzy piony Carlsen oddaje. Ale tu liczy się, moi drodzy, aktywność, potencjał w ataku, bezpieczeństwo króla, materiał potem. Tak jak mówiłem, wieża E2, wisi goniec. Goniec musi wrócić, goniec na B7 czuje się najlepiej. Wieża F1, czyli te dwa ostatnio oddane piony za ten atak, za te linie, za te gońce, za tę pozycję króla po prostu. No i ogólnie rzecz biorąc G5 poszło, najlepszy ruch w pozycji, moi drodzy. Okazało się, że wzięcie, moi drodzy, tego pionka, tak wrócę jeszcze na F4, to był błąd, który będzie kosztował chyba cały punkt, bo w tym momencie należało zagrać F5, keep it closed till the end. A on tutaj to potwierał. No dobra, wieża E2 tempo, koniec B7, wieża F1 tempo, G5. No to H4, teraz już każdy ruch jest z automatu, każdy ruch już, moi drodzy, naciska na figury, naciska na strefę, tam gdzie jest król przeciwnika. W tym momencie na spokojnie poszło D6, żeby wprowadzać resztę figur do gry, łączyć wieże i walczyć o linię. No jeżeli to się uda zrobić, z trzema pionami więcej powinno być spoko, tylko że idzie HG. I teraz, jeżeli chcielibyście pobić FG, to goniec C1 i zobaczcie, jak duża presja jest tutaj na zawodniku. Niesamowita. Oczywiście ten skoczek ma jeszcze piękne outposty na E4, na D5, ale o tym zaraz. Poszło HG, goniec bije 5, mówisz, chcesz, to bij tutaj. Nie, to nie poszło bicie. To poszło skoczek E4. Jeszcze raz dociskamy. Jeszcze raz dociskamy. Tu bronimy przy okazji. Tak. Czemu wiem, tutaj chcesz, to bij? Przecież to jest... Co jest z tą strzałą K? Związane. No dobrze, skoczek, moi drodzy, E4. No niesamowitą aktywność dostał, no zobaczcie na te figury, no to wszystko pięknie gra, jak czuje się ten król, jeszcze ten pion dociska, wszystko tu gra, jak to wygląda, moi drodzy, u czarnych, no tak jakoś, tak byle jak, no jedyną figurą aktywną jest ten goniec, bo no oczywiście jeszcze ten gra, ale on jest istotnym obrońcą tych pól, szczególnie pole F6, no cały Marian, no nastrzałkowane wszystko do rozpuku wręcz. W każdym razie, skoczek D7, no kończymy rozwój, łączymy wieżę, ale teraz dochodzi do ostatecznych uderzeń, ostateczna, moi drodzy, kombinacja składająca się z dwóch ruchów i czarny poddaje partię, nie widząc kontynuacji, nie widząc szans na lepsze życie dla swojego króla. Co zagrał w tym momencie Magnus Carlsen? Czy to jest król B1? Potężne posunięcie? Rekomendowane przez Alfa Zero? Nie. Zabił po prostu na F6, żeby straszyć przesłoną, bo wie, że materiał odbije tak czy siak. Skoczek oczywiście po to przyszedł na D7, żeby nie tylko łączyć wieżę, ale też żeby strzec pole F6, więc zabija. I w tej odpowiedniej kolejności trzeba to wszystko wybić. A mianowicie goniec bije 5. Obrońca ważnego pola, moi drodzy, F6. W tym momencie D bije 5.
I w tym momencie wieża bije 5. W tym miejscu czarny poddaje partię. Okazało się, że materiał został zwrócony w dużej mierze, bo mamy 4 piony na 4, ale pozycja króla jest zła i jest też po skoczku. To jest tylko kwestia czasu. Dlaczego pozycja została poddana? Bo... O, przepraszam najmocniej. Co mi tu dzwonić? Proszę przestać. Pewnie Carlsen dzwoni, że mnie wrzucą tej partii, bo tylko miał 90%, 94% dokładności, więc mało, bo sprawdzałem. Moglibyśmy zechcieć walczyć o linię, moi drodzy, wieża z A na E8 wchodzi w końcu do gry, tylko że wieża bije C5, tego pionka nie obronimy, wisi, moi drodzy, C7. Jeżeli wieżą chcielibyście bronić tego punktu, przesłonić króla, no to w końcu następuje bicie na G6 i to, przepraszam, z G na F6 i to teraz wieża podwisa, no to wieża chce cały czas bronić tutaj, odejść z podbicia, no to gonię C5, nie, no to już za wiele, to już za wiele. To już jest nie do utrzymania z tym tutaj pionem jeszcze, to wszystko na przestrzale. Człowieku, ależ pograł. No, niesamowicie, jak ten silnik, Magnus Carlsen. Ale z kolei oglądałem też partyjkę. Magnus Carlsen rzekomo zmierzył się z Alfą Zero. Oglądałem gdzieś na kanale i nie wiem, czy tej partii nie wrzucę, bo tam straszne dymy były w Sycylu. Jeżeli chcecie zobaczyć, to dajcie znać. To może faktycznie na dniach to udostępnię. A tymczasem dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że partia się podobała. Dajcie znać i do usłyszonka.